Podczas spaceru po plantach natrafiamy na ten oto wyjątkowy zabytek. Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów, znany głównie z wyjątkowej polichromii autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, czy imponującego witrażu Bukojciec. Miejsce to jednak skrywa znacznie bardziej złożoną historię, związaną z burzliwymi relacjami polsko-węgierskimi. To przecież tutaj pochowany jest Bolesław Stydliwy, którego żona Święta Kinga była Węgierką. Relacje polsko-węgierskie są niezwykle bogate w wyjątkowe wydarzenia i sięgają dalekiej przeszłości. Książęta z dynastii Piastów żenili się z węgierskimi księżniczkami, a pochodząca z Węgier Jadwiga została królem Polski. Unie personalne, dynastyczne, czasem wspólna polityka zagraniczna to elementy tak ważne w dziejach obu krajów a omówi je dzisiejszy ekspert. Andrzej Marzec, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, mediewista, adiunkt w pracowni nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego członek licznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, znawca historii społeczno-politycznej późnośredniowiecznej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów monarchii Kazimierza Wielkiego oraz Królestwa Polskiego w latach 1370-1382. W historii Polski istotną rolę odegrały relacje z Węgrami, co jest widoczne choćby na przykładzie książęcych mariarzy. Jak powinniśmy postrzegać małżeństwo Bolesława V z węgierską przedstawicielką dynastii Arpadów? Świętą Kingą. Yy, tak, to małżeństwo to wygenerowało największy problem polskiej historiografii, czyli czy Bolesław był wstydliwy, bo Kinga była święta, czy Kinga była święta, bo Bolesław był wstydliwy. Ale mówiąc poważnie. Oczywiście, jak należy je postrzegać, jako kontynuację bardzo długich już wówczas istniejących kontaktów między piastami i arpadami, które sięgały tak naprawdę X wieku i początków państwowości, zarówno węgierskiej, jak i polskiej, bo wiadomo, że pierworodny syn Hrobrego, Besprym, był przecież synem królewny czy księżniczki jeszcze wówczas węgierskiej, no, który narobił dużo problemów w Polsce. Młodszemu bratu Mieszkowi II. Cała historia Bolesława Szczodrego związana jest w dużej mierze z Królestwem Węgierskim, ponieważ cała, mówię, historia oczywiście związana ze świętym Stanisławem i upadkiem królestwa i upadkiem króla. Uciekł z Krakowa na Węgry i szukał wsparcia u swojego wcześniej protegowanego, czyli króla Władysława. I te kontakty jakby trwały przez cały okres, przy, przy okazji władzy każdego z piastowskich książąt. Bolesław Krzywousty również starał się interweniować w sprawy węgierskie. No i wreszcie ojciec Bolesława, wstydliwego Leszek Biały, przecież nawiązał dość intensywne i niejednokrotnie konfrontacyjne kontakty z Węgrami, chociażby rozpoczynając rywalizację o kontrolę nad Rusią Halicką i Włodzimierską. Także małżeństwo Bolesława... Piątego, zwanego wstydliwym, z królewną Kunegundą, w Polsce zwaną Kingą, jest no, w niczym dziwnym, o tak bym to powiedział, było to małżeństwo dynastyczne, które z punktu widzenia księcia Władysława było niezwykle korzystne z tego względu, że królestwo węgierskie w połowie wieku XIII, a jeszcze przed najazdem, czy po no, przed najazdem tatarskim osiągnęło dosyć wysoki, można powiedzieć, poziom rozwoju cywilizacyjnego, politycznego w porównaniu z rozpadającą się na, dzielnicy, na dzielnicę polską, gdzie książęta, co prawda realizując swoje ambicje polityczne, dysponowali znacznie mniejszym potencjałem niż jednolite Królestwo Węgierskie. No, małżeństwo było korzystne, dawało księciu szansę na wzmocnienie swojego potencjału, co zresztą się stało, ponieważ to właśnie małżeństwo z Kingą umożliwiło Jedno z najbardziej znamiennych działań księcia Władysława, czyli stworzenie nowoczesnego przedsiębiorstwa solnego w Bochni, które mogło zaistnieć dzięki pieniądzom. Które... No i jeszcze oczywiście działania Kingi na polu choćby fundacji religijnej. No tak, ale dlatego, że właśnie w zamian za te pieniądze Bolesław odstąpił Kindze. Sądeczyznę, Ziemię Sądecką, a nawet w pewnym momencie również obszary dalej na wschód posunięte w rejonie Biecza. No i ta, ale przede wszystkim Sądeczyzna, stała się zabezpieczeniem pożyczki, którą Kinga udzieliła, której Kinga udzieliła swojemu mężowi. No i stało się to przedmiotem yy, daleko idących zabiegów gospodarczych Kingi, która wprowadzała na tereny sądeczyzny nowoczesne metody zarządzania, lokacji. Stary Sącz przecież był miastem, które powstało z inicjatywy Kingi i według węgierskich wzorów osadniczych. No i wreszcie klasztor Klarysek, który do dzisiaj znajduje się w Starym Sączu, był dziełem księżnej. No i od księżnej Kingi sądeczyzna przez następne dziesięciolecia zachowywała daleko idącą autonomię, będą, będącą... Obszarem pod władzą kobiet. Nie tylko Węgierki zasiadały na tronie Polski, także przedstawicielki dynastii Piastów recydowały w budzie. Żoną króla Węgier była przecież Elżbieta Łokietkówna. Jak powinniśmy ocenić jej politykę? No, no, Ocena jej polityki to już jest zupełnie inna kwestia, bo małżeństwo Elżbiety Łokietkówny z Karolem Robertem Andegaweńskim było chyba jednym z najbardziej Ważkich małżeństw dynastycznych, które zostały zawarte w XIV-wiecznej Polsce, chociaż podejrzewam, że nie zdawał sobie Władysław Łokietek ze swoją żoną Jadwigą do końca sprawy z tego, jaką, jakie konsekwencje będzie miało to małżeństwo. Elżbieta znalazła się na Węgrzech w 1320 roku. W lecie 1320 roku przybył po nią orszak. Z Królestwa Węgierskiego. No, warto pamiętać, że Karol Robert oczywiście już nie był przedstawicielem dynastii Arpadów, tylko Andegawenów, co miało znaczenie, ponieważ dynastia Andegaweńska wyprowadzała, można powiedzieć, czy wprowadzała do Europy Środkowej oddech wiecznie upragnionego Zachodu i francuskiej monarchii. W każdym razie to małżeństwo okazało się brzemienne w skutki, dlatego że przypieczętowało, można powiedzieć, losy Królestwa Polskiego w następnych dziesięcioleciach, ponieważ już jego samo zawarcie tego małżeństwa spowodowało, że Karol Robert i jego potomstwo urodzone z Elżbiety stawało się potencjalnie uprawnione do dziedziczenia. E, tronu w Polsce. To jeszcze nie była umowa dynastyczna, ale sam fakt zawarcia tego małżeństwa, mimo że to było małżeństwo, które by dawało dziedziczenie po kądzieli, było jednak e, krokiem, który został zauważony zarówno na dworze czeskim, e, a jak również u przede wszystkim krzyżaków, którzy od początku zaczęli zabiegać o, o to, żeby Karol Robert Antegaweński e, e, legitymował wszystkie umowy, które oni zawierają z Kazimierzem Wielkim. Oprócz tego oczywiście Elżbieta odegrała ogromną rolę jako królowa żona, która na Węgrzech miała mocną pozycję w okresie w ogóle rządów Karola Roberta, a przede wszystkim jego syna Ludwika, odgrywając rolę nie tylko jako ambasadorka spraw piastowskich, ale jako po prostu królowa Węgier, która w imieniu króla, w imieniu Królestwa Węgierskiego realizowała cały szereg różnych politycznych planów dbała, można powiedzieć, no, o wielkość. Pielgrzymka do no Rzymu. słynna pielgrzymka do Rzymu, która była związana również z interesami antygaweńskimi w Neapolu, no, zresztą tragicznymi w skutkach, bo jej syn Andrzej został tam zamordowany, ale ona była w Europie podejmowana, w czasie tej pielgrzymki w Rzymie była podejmowana jako wielka monarchini i odwiedzała wszystkie ważne dwory europejskie, była przyczyną wojny węgiersko-czeskiej o cześć kobiety, że podobno, kiedy Karol IV luksemburski po wypiciu zbyt dużej ilości wina miał obrazić, obraźliwymi słowami miał potraktować Elżbietę, no i wówczas to był przełom lat 50., 60., XIV wieku, miała wybuchnąć wojna, która nie rozwinęła się jakiś wielki konflikt, no ale Karol, Kazimierz Wielki był również w nią zamieszany i w efekcie, w efekcie odgrywał rolę Pośrednika w porozumieniu węgiersko-czeskim. Czyli jednym słowem, czasy panowania Elżbiety łokietkówny to bardzo ciekawy okres, jej istotny wpływ na politykę i nie tylko wynalazek. Druga połowa XIV wieku to wyjątkowy czas rozwoju Królestwa Polskiego, ale to także czas, kiedy wygasa dynastia piastów, a na tronie pojawia się Nowa dynastia z Węgier. Dlaczego akurat przedstawiciel tej dynastii objął tron w Polsce? No, to jest yy, sprawa ważka rzeczywiście. Aczkolwiek nie wymarła dynastia piastów, tylko wymarła królewska linia piastów Węzla. na Kazimierzu Wielkim. Ponieważ nawet nie wymarła kujawska linia Piastów, gdyż żył jeszcze Władysław Biały, ostatni przedstawiciel kujawskich Piastów, więc oczywiście żyli Śląscy, Piastowie i To jest ciekawa genealogia, tutaj ciekawa, ciekawy życiorys. Tak, to bardzo barwna postać, zasługująca na osobną w ogóle uwagę i rozmowę. Natomiast skąd się wzięli Andegawenowie w osobie Ludwika Węgierskiego, zwanego w polskiej tradycji Węgierskim, Węgierskiej Wielkim, na tronie polskim? Otóż tak, jak już wspomniałem, to była kwestia to była kwestia małżeństwa Elżbiety Łokietkówny z Karolem Robertem Andegaweńskim, z którego to małżeństwa urodził się między innymi Ludwik i Ludwik razem ze swoim ojcem jeszcze zanim Kazimierz, było wiadomo, że Kazimierz nie będzie miał legalnego męskiego potomka, już zaczęli zawierać z królem polskim wstępne czy rozpoczynać rozmowy i zawierać umowy które miały gwarantować Ludwikowi następstwo w Polsce w przypadku braku męskiego potomka Kazimierza Wielkiego i to jest te, te, te rozmowy i umowy można datować z pewnością na przełom lat 30., 40. XIV wieku, a więc dosyć wcześnie, i były już potem w roku 1355 jednoznacznie potwierdzone w tzw. przywileju budzińskim. No i Kazimierzowi się syn nie urodził, a w każdym razie legalny, legalny. bo nielegalnych tam miał co najmniej dwóch, jeżeli nie trzech. I w roku 1370 w listopadzie, kiedy Kazimierz umarł, było jasne, że królem będzie Ludwik, i nie było co do tego żadnych wątpliwości. Ludwik przybył szybko, aczkolwiek nie zdążył na przed zgonem króla Kazimierza do Krakowa, ale przybył, objął władzę i tę władzę sprawował w sposób właściwie nienaruszony, chociaż dzięki znakomitemu źródłu, jakim dysponujemy, czyli kronice Jana z Czarnkowa. Byłego podkanclerzego króla Kazimierza, archidiakona gnieźnieńskiego, który, nie lubiąc Andegawenów, bardzo szczegółowo opisał ich panowanie. Wiemy, że to panowanie było niezwykle dynamiczne, choćby z tego względu, że jak już Janko napisał, jak, jak przybył Ludwik z Węgrami, to ci Węgrzy, i to jest też taki obraz, nam się wydaje, że Polscy, Pola, Polacy i Węgrzy to zawsze byli przyjaciele. Janko jednoznacznie w kilku miejscach napisał, że Najgorszy lud na świecie to Węgrzy tak niszczą i, i, i demolują i rabują wszystkie dobra idąc razem z Ludwikiem albo w, w, z pomocą wojskową, że najgorsza nacja jaką świat wydał. No, studenci w XV wieku pochodzący z Węgier także się dobrze nie zapisywali, zapisali no, w więc, pamięci Krakowa. No w każdym razie tutaj jest to jakby takie źródło dające obraz tonujący pewną idealną wizję i wizję naszego, naszego myślenia o Węgrzech. No i... Czyli tak, mamy Andegawenów, którzy obejmują władzę w Polsce, stosunkowo krótko jednakże rządzą. Ale bardzo ale... znacząco. Znacząco, okej. Okay. Ale w XV wieku ponownie jak gdyby w grę wchodzą władcy z Polski. Tym razem dynastia Jagielonów, obejmuje tron na Węgrzech. Jak powinniśmy ocenić ten epizod w dziejach Węgier? No tu warto pamiętać, że Rządy andegaweńskie trwające między 1370 rokiem a 1382 w osobie Ludwika, a potem po okresie bezkrólewia, ale w trakcie bezkrólewia również na Węgrzech było centrum dowodzenia. W osobie Jadwigi Andegaweńskiej, dzięki jej małżeństwu z Jagiełą, Jagieło w ogóle znalazł się na tronie polskim i co prawda nie zapoczątkowana została w ten sposób dynastia jagiellońska, ponieważ to dopiero z trzeciego małżeństwa Jadwigi, w się, narodzili się synowie. Ale gdyby nie Jadwiga, no to Jagieło bym być może nie trafił na tron polski. Yy, więc, więc jest to bardzo znacząca, znaczące, yy, yy, znaczący udział dynastii węgierskiej, węgierskich antegawenów, w, jakby w rozpoczęciu tej wielkiej epoki jagiellońskiej w dziejach Polski. Natomiast yy, objęcie tronu węgierskiego przez yy, Jagielonów, to jest rzeczywiście otwarcie, jakbyśmy powiedzieli, w drugą stronę. To znaczy, tutaj yy, to nie. Polski tron był przedmiotem zabiegów dynastii rządzącej na Węgrzech, tylko węgierski tron stał się przedmiotem zabiegów dynastii rządzącej w Polsce i było to wielkie, można powiedzieć, wielkie dzieło polityczne w dużej mierze inspirowane przez Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, który był szarą eminencją, ale nawet nie taką szarą, bo bardzo znaną eminencją politycznego życia w Polsce, jednocześnie człowiekiem o, o pewnych wyrazistych wizjach politycznych. Czyli tutaj mamy ten kontekst polityczny, ale tutaj są pewne dokumenty związane właśnie z czasami panowania Jagiellonów. To jest dokument wystawiony przez. To, tak, No to, to są dokumenty, które może obrazują, są przykładami, że, że to wszystko miało miejsce. To jest, proszę Państwa, dokument dokument Władysława Jagiellończyka. To był najstarszy z synów Kazimierza Jagiellończyka, wnuk Władysława Jagieły, który. Ten dokument nie ma jakiejś wielkiej wagi z roku 1504, ale jest to przykład jakby bieżącej administracji monarszej tego czasu. Jest to mandat króla, który nakazuje wypłacenie odpowiedniej sumy króla pieniędzy. Króla Węgier. Króla Węgier, ponieważ Władysław Jagiellończyk nie był królem Polski, będąc królem Węgier, ale był królem Czech. Jednocześnie był właściwie potężniejszy nawet w pewien sposób od ówczesnych monarchów polskich, dysponując królestwami o większym potencjale. Ten dokument z kolei to jest dokument właśnie Władysława zwanego Warneńczykiem z roku 1442, który dokonuje nadania ziemskiego na terenie Rusi jednemu ze swoich polskich e, współpracowników rycerzowi polskiemu za zasługi, który otrzymuje ziemię na terenie Rusi. No, ten dokument to jest dokument jeszcze z dużo wcześniejszego okresu, jest to dokument Leszka Czarnego Księcia Krakowskiego, który wynagradza jednego z rycerzy za pomoc w stłumieniu buntu. Było nie było rycerstwa małopolskiego, który to bunt został stłumiony przez Leszka może nie tyle dzięki pomocy tego rycerza, ale przede wszystkim dzięki pomocy węgierskiej, które Węgrzy przysłali posiłki wojskowe, które pozwoliły księciu wygrać bitwę pod Bogucicą. Czyli tutaj, wszystkie te elementy pokazują nam, jak bardzo bliskie związki łączyły królestwo Polski i Węgier. Czy możemy podsumować, że kraje te miały także wspólnych wrogów w swojej wspólnej polityce dynastycznej? No wspólnych wrogów w polityce dynastycznej, może bardziej rywalizacja wokół, wokół, wokół pewnych obszarów, bo tutaj nasuwa się trzeci jakby element tego, tego środkowoeuropejskiego kalejdoskopu, czyli królestwo czeskie. Ale królestwo czeskie rządzone przez Przemyślidów i przez później Luksemburgów, może nie było tyle rywaliz obszarem rywalizacji dynastycznej z Polakami, czy tam z Piastami, i z i z Andegawenami, czy potem z Jagielonami, co, co myślę takim przedmiotem, no takim partnerem, partnerem tych rozgrywek, które raz przybierały formę rywalizacji, a raz przybierały formę współpracy. Aczkolwiek były z wątpienia dynastyczne relacje polsko-węgierskie, czy też piastosko arpackie, piastosko-andegaweńskie, potem jagiellońskie były dużo bardziej zbieżne niż konfrontacyjne. No, ostatnim akcentem był Stefan Batory książę Siedmiogrodu, który został elekcyjnym królem Polski. Rezydencja królewska była miejscem służącym władcom z różnych dynastii. Piastów, Andegawenów, Jagiellonów czy pochodzącemu z Siedmiogrodu Stefanowi Batoremu. To tutaj rezydowali władcy z Węgier. Relacje polsko-węgierskie były intensywne w wielu obszarach. Politycznych, gospodarczych, kulturowych, wywierając przemożny wpływ na losy obu krajów. Dzięki małżeństwu węgierskiej królewny z Jagiełą, rządy objęła nowa dynastia. Relacje te miały kluczowe znaczenie dla losów Polski.